Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w imieniu Teatru Gdynia Główna i Pęd Sztuki Galeria, czyli tego nowego miejsca, które się tutaj otwiera, które razem z Ewą Ignaczak i właśnie z Magdaleną Morawską mamy przyjemność powoli dla Państwa otwierać. W zeszłym tygodniu mieliśmy pierwszą premierę, którą tutaj część z Państwa mogła widzieć w naszej przestrzeni, a tym razem zupełnie inne działania związane ze sztukami wizualnymi i mamy nadzieję, że oczywiście będzie to pierwsza wystawa, która towarzyszyć będzie działaniom Teatru Gdynia Główna, które już niedługo, mamy nadzieję, ruszy pełną parą. Tutaj na czasem dotykuje przedstawienie dla dorosłych, to będzie spektakl na kanwie cesarza Kapuścińskiego, także już jesteśmy bardzo ciekawi. Ale zanim do marca dojdziemy, to jesteśmy dzisiaj tutaj. To było tak, że parę miesięcy temu zaczęliśmy rozmawiać o tym, że będziemy wypełniać tą przestrzeń różnymi działaniami. I tak sobie pomyśleliśmy, że chcielibyśmy przyciągnąć tutaj różnorodnych twórców, nie tylko twórców teatru, których lepiej znamy, ale tych twórców również innych sztuki, również sztuki teatru, których nie znamy. Myśleliśmy, w jaki sposób to zrobić, no więc pomyśleliśmy w taki sprytny sposób, to znaczy, że poprosiliśmy Magdę, żeby część z twórców, z Państwa sfotografowała. My to powiesimy, no to Państwo tutaj przyjdą, prawda? I wtedy się poznamy i już wtedy zacznie się współpraca. Także taki był tak naprawdę prawdziwy cel tej wystawy. I mamy nadzieję, że to się dzisiaj rzeczywiście zadzieje, że się poznamy, że będziemy dalej rozmawiać i że to miejsce stanie się też takim miejscem, w którym Państwo będziecie się dobrze czuli i które będziecie wypełniać również swoją twórczością. Także bardzo, bardzo się cieszę. I autorka tej pierwszej wystawy, tych pierwszych zdjęć. Oddaję Ci głos, Magdo. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie za przybycie. Chciałam bardzo podziękować Idzie, Ewie, całemu zespołowi za pomoc przy organizacji wystawy, bo to była bardzo ciężka praca. Ja, żeby nie przeciągać, chciałabym jakby ocieplić i przedstawić Państwu te osoby, które są na zdjęciach, ale wymyśliliśmy sobie w taki sprytny sposób i zewą, żeby osoby przedstawiały się nawzajem, czyli żeby o sobie coś powiedziały, ponieważ część z tych ludzi się zna, tak? I chciałabym zacząć od Jakuba i od Tomka, żeby powiedzieli coś o sobie. Może poproszę Was tutaj. Brawa. Ja chciałbym wszystkim podziękować Magdzie za to, że robiła nam to zdjęcie. Mam nadzieję, że dzięki temu nasze prace do Was dobrą i że Wam się spodobają. I może dam teraz ten mikrofon Tomkowi, żeby coś powiedział. Dzień dobry. Tomek. Dzień dobry. Wydaje mi się, że w czerni i bieli przynajmniej nie widać, że się czerwieni, ale specjalnie ubrałem taką bluzę, żeby nie było widać. No dobrze, to ja szybko coś o nas. Jesteśmy podpisani jako twórcy animacji, ale tak naprawdę no, nie wiedzieliśmy, co wymyśleć. Magda przysłała SMS-a, napiszcie w jednym słowie coś o Was. My tak naprawdę robimy wszystko. Aktualnie robimy, zajęliśmy się plasteliną, animacją poklatkową, robimy także horrory klasy B. Coś mi tutaj szwankuje mikrofon. Właśnie. Tak naprawdę mamy kupę pomysłów i wszystko, co nam przyjdzie do głowy, staramy się robić. No i tak na zakończenie także dziękuję Magdzie. Dziękuję Magdzie. I Sławka. Portret Eli wisi zaraz przy wejściu z SKM-ką w tle. Natomiast portret Sławka to jest tutaj to czarno-białe zdjęcie obok Magdy. Może przekażę Wam mikrofon. Ja również dziękuję Magdzie za to, że chciałam robić zdjęcie i poprosiła mnie o to, żebym powiedziała coś o Sławku i trudno jest to zrobić w dwóch zdaniach. No Sławek Witek jest przede wszystkim moim przyjacielem
i autorem zdjęć do mojego filmu, ale nie tylko do mojego. Jest reżyserem filmów dokumentalnych, fabularnych, operatorem, scenarzystą, montażystą, przestronnym filmowcem i moim zdaniem jest jednym z najzdolniejszych operatorów w tym kraju i mam nadzieję, że kiedyś znajdzie jeszcze czas, żeby zrobić ze mną film. Wow! Ja chciałem powiedzieć, że Ela, która wyreżyserowała swój pierwszy 15-minutowy film, od razu trafiła z nim do Cannes, więc jest moją przyjaciółką. I oczywiście będę zaszczycony zrobić z tobą następny film. Ona, która nie wiem, gdzie jest, mam nadzieję, że jest. Jest chyba Pawła. Przepraszam, Pawła. Przepraszam. My również bardzo dziękujemy. Ja się bardzo cieszę, że mogę akurat o Pawle, szczególnie, że Tobą się znamy dobrze. Chciałam powiedzieć... Przepraszam? Działa? Działa. Paweł jest wybitnym muzykiem, osobą, która ma ogromny potencjał twórczy i myślę, że niejednokrotnie jeszcze nas zaskoczy. Eksperymentuje, eksploruje różne obszary i myślę, że zaraża swoją pasją tak naprawdę. Jest osobą, która jest bardzo twórcza. Obecnie realizuje projekt swój autorski, który się nazywa Pąki Białych Róż. Jest to bardzo ciekawy projekt, jest to album, gdzie pokażą się współczesna właściwie wersja wybranych polskich utworów patriotycznych. Jest to bardzo ciekawe. Ukaże się jakoś w najbliższym czasie, gdzieś tam w marcu i w kwietniu. Ogromny projekt. Paweł się również realizuje w ramach niego jako producent muzyczny oraz grafik. Więc jakby stara się łączyć różne obszary i rozwijać jakby swoją pasję. Ja mu bardzo kibicuję, jak się dzisiaj o tym dowiedziałam, jak rozmawialiśmy przez telefon, to pomyślałam sobie, że to brzmi super i że to na pewno będzie hit. I trzymam gorąco kciuki za ciebie. Normalnie się zestresowałem. A Magda jest cudowną, wszechstronną osobą, która działa. Takich ludzi nam bardzo trzeba, słuchajcie, żeby tutaj były osoby prężne, które są na każdej płaszczyźnie bardzo aktywne. Magda związana z minutówkami, jak wszyscy wiecie, świetnie przez wiele lat to kreowała, animatorka sztuki. No, osoba, która po prostu co chwilę na jakiejś innej płaszczyźnie działa, więc trzymamy kciuki za Magdę, żeby była tutaj naszą wizytówką po prostu osób przedsiębiorczych, prężnych i organizujących świetne rzeczy. Magda. To może poproszę jeszcze, ponieważ ty powiesz o... Marcie? O Marcie. Poproszę Martę. Marcie. Marta nie ma czasu na nudę, bo działa bardzo prężnie. Jest projektantką rzeczy zarówno małych, tych ciężko zauważyć, jak i tych dużych. I te wszystkie rzeczy świadczą o naszej codzienności. Są to rzeczy użytkowe, ale i nie tylko. Są to rzeczy, które wnoszą element magii do naszego życia. Więc takie osoby ze świecą szukać, a jak już są, to należy jak najbardziej je wspierać, kibicować. Bo nie ma czasu na nudę, trzeba tutaj działać. Moje? Nie cwaniakuj. Tyle ci powiem, Goran, nie cwaniakuj, bo ktoś, kto nie ma czasu na nudę, to właśnie, proszę państwa, Goran. Ja nawet nie zdążę wyliczyć, w ilu się tam udziela różnych rzeczach, a poza tym jeszcze ile wie takich, jest tak, jakaś taka wiedza tajemna, co ty posiadasz. To jest coś, co niewiele osób wie, nawet ja nie do końca wiem, ale to jest jakoś tak, że masz te szlaki różne, ty masz taką dziwną pasję, że wiesz o wielu takich skrytkach gdyńskich, nie tylko trójmiejskich. Wszystko co, to oprócz tego człowiek, orkiestra, kultura, ale z tą orkiestrą to bym tak nie przesadzała, bo to jest, drodzy państwo, po prostu nasz... Gdyński głos w Trójce. Także gratulujemy i naprawdę. Boro jest bronią przeciwko złej muzyce i właśnie kultywuje tą dobrą muzyką i Boro jest muzyką w samym sobie. Poza klubem Desdemona można go spotkać w różnych dziwnych miejscach i w różnych normalnych miejscach, ponieważ Boro paja się we wszystkich miejscach, by szerzyć dobrą stronę kultury i dobrą stronę koncertów i jasną stronę muzyki. To jest pan Boro. Dziękuję. Dzień dobry. Przywitajcie kabla. Moja koleżanka Urszula
Nie wiem, czy jest Państwu znana, w każdym razie ukończyła katowicką szkołę filmową. Pracuje razem ze swoim mężem w pracowni animacji Esy Floresy. Tam reżyseruje wideoklipy, między innymi zrobili wideoklip, z tego co pamiętam, dla Nowiki. Ale też pisze bajki dla dzieci. I między innymi wyjdzie teraz w tym roku jej książka... Panda Bonia. Panda Bonia! Zapraszamy do księgarni. Kobieta o dużej energii, dynamiczna, dobrze zapowiadająca się w dalszym ciągu. Dobry wieczór, teraz ja nie słychać? Nie słychać, czekam. Teraz, tak? Dobry wieczór. Ja parę słów o Edzie, o Walandrze, którą dzisiaj uświadomiłam sobie, że znam już 10 lat. I to chyba te 10 lat temu powstał w Gdyni Teatr Gościnny, który to przyciągnął tutaj znakomite nazwiska na sceny teatralne. I dzięki Ewie właśnie osobiście mieliśmy przyjemność gościć w Gdyni Krystynę Jandę i Stanisławę Celińską i Jana Peszka i Joannę Żółkowską i wielu, wielu innych, także już nie będę wymieniać. Ale Ewa to też, to w ogóle kobieta instytucja, jeśli chodzi o gdyńską kulturę, bo poza teatrem także stoi za licznymi działaniami plastycznymi, które gdzieś tam tworzyła, prowadziła w Muzeum Miasta Gdyni i między innymi na przykład rzeźby na kolibkach, jeśli kojarzycie, które stoją, to też zasługa warsztatów, które jakiś czas temu Ewa organizowała. A Ewa to Fundacja Kultury Liberty, którą gdzieś tam tworzy od lat i również dzięki Ewie w Gdyni mamy festiwal Globaltica, jeśli ktoś zna tą imprezę, która to jest to festiwal kultur świata, muzyki świata, znakomita impreza i myślę, że gdyby nie Ewa, to już by jej dawno w Gdyni nie było i upór i jakby konsekwencje w działaniu pozwalają nam się ciągle cieszyć muzyką świata. Tym trudniej, ale Magda. Zajmuję się ilustracją, rysunkiem. Fotografią, filmem, projektowaniem graficznym i w ogóle Magda musiała o sobie poszukać informacji o tobie. Przy tym nazwisku chyla czoła. I było bardzo dużo tych informacji o wystawach, nagrodach, a zapamiętałam tylko same dziwne, że Magda lubi przyglądać się starszym osobom. Są gawronem we śniegu. Najczęściej rysuje siebie i robi sobie zdjęcia, tak? Czy jeszcze jedna była dobra? Za chwilę, tak. Za chwilę, no ale tak to wiem. Miło poznać. Dzień dobry. Słyszę. Agnieszka. Agnieszkę teraz poznałam osobiście, ale tak naprawdę to poznałam jej rysunki gdzieś półtora roku temu i po raz pierwszy poszłam na jej wystawę w Teatrze Atelier w zeszłym roku, w lutym. I odkąd zobaczyłam, te rysunki są niesamowite, odsyłam na stronę paplalala.com, gdzie z ogromną konsekwencją, niesamowitą kreską, znaczy bardzo prostą kreską, od iluś lat rysuje cały czas stosunki damsko-męskie, też... Może to dosłownie, ale to coś pomiędzy i to obserwowanie świata z tą prostą kreską i z tym takim dopiskiem bardzo, bardzo prostym i niezwykle celnym, naprawdę chylę czoła i jeszcze dalszej drogi. Dziękuję. Naprawdę. A przypomnę ostatniego miosa, co tylko powiem. Magda lubi też rysować na ostatnich stronach z bloków rysunkowych, tych takich brązowych. Projektantka i twórca kolorowych, małych, dużych dzieł z pracowni Manamana. Bardzo się cieszę, że nasze drogi zawodowe się spotkały. No trochę się krępuję z wieloma pomysłami, przepraszam. W każdym razie Marcelinę za każdym spotkaniem, mówię, nie znamy się za dobrze, ale odkrywam ją na nowo. Mam wrażenie, że to jest naprawdę kolorowa dusza, tak kolorowa jak jej dzieła, które tworzy. Za każdym razem odkrywam jej nowy talent i nową stronę. Ostatnio dowiedziałam się, że jest także piosenkarką. Jest świetnym psychologiem, mam wrażenie, ciepłą osobą, no i... Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Dzień
Bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa. Beatka i jej osobowość jest tak ważna, że musiałam wszystko spisać sobie na karteczce. A właśnie, zapomniałam dodać, że Marcelina jest wielkim żartownisiem. Okej, okay. Czyli tak. Beatka jest dowodem na to, że można być spełnioną i szczęśliwą osobą, robiąc malutkie rzeczy. Beata jest naczelną modystką Pomorza, jak nie całej Polski, ponieważ tworzy malutkie dzieła sztuki, które zdobią kobiece głowy. Wyrafinowana, towarzyska i bardzo ciekawa. To są pierwsze słowa, które przychodzą do głowy na myśl o Beacie, takie też na mnie wywarła wrażenie na początku. Kobiece pisma rozpisują się na temat jej twórczości, gdzie nie spojrzeć, w każdym kolorowym piśmie można zobaczyć jej malusieńkie dzieła sztuki. Beata nie zadowala się byle czym, jest wymagająca, po prostu ma wbudowany gen jakości. Beatka to osoba, która ma na siebie i na swoje klientki konkretny pomysł, po prostu zachwycać. Łukasz, tak, na zdjęciu jest osobą introwertyczną, zamkniętą, mroczną. Interesują go takie też zagadnienia jako tematy filmowe. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Szkoły Filmowej, podobnie jak Ela i Sławek. Studiuje teraz jeszcze podyplomowo w Szkole Wajdy. Zgarnął 10 nagród na festiwalach międzynarodowych za swój film Matka z Danką Stenką w roli głównej. A pytanie, jakie mi koledzy z branży, reżyserzy głównie zadawali, brzmiało: jak ten młody człowiek dokonał takiej sztuki, że Danka mu tak zagrała w tym jego filmie? Mam nadzieję, że będzie jeszcze wielkie sukcesy odnosił, podobnie jak pozostali błyszczący na firmamencie kinematografii polskiej absolwenci naszej szkoły. Mogę Cię prosić raz jeszcze? Ja? No. Chciałabym jeszcze, żeby Marta przedstawiła Sejkona, którego dzisiaj nie ma wśród nas. Nie ma, to nawet dobrze, bo się nie znamy. I właśnie to na tym polega umyk, że znaczy nie znamy się osobiście, ale myślę, że to się szybko zmieni. Jedno, na pewno co nas łączy, to, że zmiana w przestrzeni publicznej. Jego murale same, czy słowa wyprzedza, murale same biją po oczach. Oprócz tego łączy nas jeszcze wzajemne zwalczanie czy forsowanie niemieckich pielgrzymek w okolicy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I to dziękuję. Projektantem ubrań, jest stylistą i uważam, że jest świetny w tym, co robi. Zaprojektował i uszył też sukienkę, w której dzisiaj jestem, za co mu bardzo dziękuję. Jest bardzo skromną osobą, ale bardzo utalentowaną osobą, także naprawdę polecam zarówno dziewczynom, jak i chłopakom stylizowanie się u Maćka. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim nie jestem mówcą, ale tutaj dwa słowa, które należą się od serca Magdzie. Dziękuję, Magda, za to, że mogę tutaj wisieć. No, Magda jest przewrażliwą artystką i dlatego potrafi fotografować ludzkie dusze. Bardzo dziękuję serdecznie, Magdo, że zebrałaś tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj na zdjęciach i wielu, wielu innych. Mam nadzieję, że to jest tylko początek, że ta historia będzie się dalej toczyć i że będziemy mogli poznawać dzięki Tobie również kolejne osoby i że te osoby mogą się też nawzajem poznawać, to czego Państwo byliście również świadkami. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za Twoją pracę. Dziękujemy Miastu Gdynia za to, że możemy tu być i że możemy rozpoczynać naszą działalność. To jest bardzo ważne i dziękujemy. Karin, widzę Ciebie, więc na Twoje dłonie i do Twojego serca bardzo Ci serdecznie dziękujemy, bo mam nadzieję, że to miejsce będzie rzeczywiście takim miejscem spotkań i fuzji, które będą później promieniować na zewnątrz. Chciałabym też, żeby Państwo poznali Pawła Osickiego też nie tylko od tej strony wizualnej, którą tutaj mamy, ale żeby też przedstawił siebie jako czynnego muzyka i artystę. Także bardzo serdecznie zapraszam
Proszę Państwa, po lampkę wina się proszę odwrócić, zasiąść w naszej wygodnej czarnej sali i posłuchać koncertu Trio de Janeiro. Dziękuję. No nie wiem, na te sluty, tak? Mhm. Tu mam premierę na przykład. O. Także bardzo zapraszam na premierę. A co będzie? Ryszard Kapuściński, epitafium dla władzy. Cesarz. No ładnie, no cesarz, no brawo po prostu. To co lubię najbardziej. Co robi? Ja. Ryszard.